Hejka, witamy Was w kolejnym odcinku. Cześć, witajcie. Jak wiecie, podróż nasza po Hiszpanii już niestety dobiegła końca, ale to nie jest taki definitywny koniec, na pewno tam wrócimy. A teraz jesteśmy w pięknej, angielskiej, słonecznej, pełnej życia prowincji. Dziękujemy Wam bardzo, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Mega to nas dopingowało do robienia filmów. Mam nadzieję, że zostaniecie dalej z nami. Dzisiaj chcieliśmy ten wyjazd cały podsumować. Podzielić się z Wami różnymi informacjami, co nam się przydało, czego nam brakowało, ile wydaliśmy pieniędzy. To mi się wydaje będzie Was bardzo interesować. A na koniec będzie konkurs, także tak, zostańcie z nami. A jeżeli chodzi o nasze odczucia po tej pięknej podróży po Hiszpanii, o to, jak wpłynęła ona na nasz związek, na naszą psychikę, tak, czy coś w nas zmieniła, to chcielibyśmy Wam opowiedzieć za tydzień na live'ie. Tak. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie tego wyjazdu i całej tej podróży, no to będziemy mieli okazję sobie z Wami po prostu porozmawiać i na te pytania Wam odpowiedzieć. Także tak, piszcie za tydzień w komentarzach, jak macie jeszcze jakieś pytania i sobie porozmawiamy za tydzień na żywo. Wrzucimy jeszcze informacje, którego dnia, czy w sobotę, czy w niedzielę, wieczorem godzinie, raczej, tak. No, albo w takich godzinach popołudniowych. No, z góry Was zapraszamy serdecznie od razu. A teraz pójdziemy do środka, bo troszeczkę wieje. Jak to w Anglii. Kamerką trzącha. No i pierwszą rzeczą, bez której nie wyobrażamy sobie naszych dalszych podróży, jest zbiornik na wodę pitną. Jest to zbiornik Lifesaver, który już prezentowaliśmy Wam w jednym filmiku. Będzie on podlinkowany tutaj, także będziecie mogli sobie zobaczyć. No i można powiedzieć, że niejednokrotnie uratował nam życie, jak jego nazwa na to wskazuje. Zgadza się. Ciężko byłoby się bez niego obejść. No i dzięki niemu nie generowaliśmy w ogóle plastiku. Zdarzyła nam się tylko jedna sytuacja w Andaluzji, gdzie byliśmy zmuszeni kupić wodę w butelkach. Tak, była woda bardzo słodka i po prostu mi strasznie nie smakowała, nie mogłam pić jej tak na surowo. Dlatego wtedy właśnie raz kupiliśmy chyba 2 butelki wody. No, ale napiłem tą wodę i dla mnie była w miarę spoko, ale... Tak, filtr działa świetnie, no starcza na bardzo długo, już w tej chwili nie pamiętam ile, ale właśnie w tym filmie wszystko o tym mówimy. Filtruje wodę bardzo dobrze, bo nie mieliśmy żadnych żołądkowych turbulencji, a piliśmy cały czas właśnie żołądkowych. No szczególnie go polecamy właśnie w takich gorących miejscach, gdzie tej wody naprawdę spożywa się dużo. No i warto ją zawsze mieć przy sobie. A jest fajna rzecz w tym zbiorniku, to Wam tylko tak szybko powiem, że ten filtr po prostu jak już się zużywa, to po prostu przestaje lecieć przez niego woda i wtedy wiemy, że musimy kupić drugi filtr, także nie musimy się martwić, odmierzać ile litrów zużyliśmy, tylko on po prostu przestanie działać i koniec. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które dzisiaj wymieniamy i jeszcze wymienimy, nie są żadną reklamą. Podzielimy się właśnie tylko z Wami naszym doświadczeniem. Naszymi odczuciami. Tak, i stwierdziliśmy, że warto pochwalić coś, co się sprawdziło i co jest dobre i co można polecić, więc to polecamy. Dlaczego by nie? Kolejną rzeczą, która bardzo nam się przyda w Hiszpanii, jest nasza markiza i właśnie łączymy się teraz z naszymi korespondentami z Hiszpanii, którzy pokażą Wam, jak to wyglądało. Także zobaczcie, jak Monika i Paweł w Hiszpanii używają markizy. Dzisiaj nasz tarp i wczoraj w sumie przeszedł bojowy test. Zastanawiałem się, czy go rozkładać, czy go nie rozkładać, bo jesteśmy przy plaży, wieje. Ale okazało się, że wszystko się sprawdziło. Nasze teleskopowe nóżki super podtrzymują tego tarpa. Zrobiłem tu 3 odciągi. Tutaj dałem jeszcze jeden dodatkowy, no ze względu na porywisty wiatr. I powiem Wam szczerze, że super się to sprawdziło. Naprawdę, tutaj jest słońce teraz, mamy tutaj zacienione miejsce, nie wpada nam to słońce do wana, nie grzeje się. Dla wzmocnienia tej całej konstrukcji użyłem tutaj jeszcze takich kamieni, żeby nam śledzie nie powypadały. Super się to trzyma, naprawdę. Zadowolony jestem. Jeszcze pamiętacie ten film, jak pierwszy raz rozkładamy tego tarpa, jeżeli go nie oglądaliście, to tutaj się pojawi. Używamy takiej przystawki tutaj na ten róg i też to się na razie super sprawdza. Mimo tak wysokich temperatur, rozgrzanej blachy, ani razu nam się to nie odkleiło. Po prostu jak 2 dni temu to przykleiłem, tak się trzyma do tej pory. A ja marzyłam o takiej standardowej markizie, ale jak zobaczyłam, jak wczoraj wszyscy musieli je zwijać, jak się zerwał wiatr, a my mogliśmy sobie zostawić naszą markizę, no to myślę, że jest to całkiem spoko rozwiązanie i tanie. Dziękujemy naszym korespondentom z Hiszpanii za tą obszerną relację na temat markizy. No a jak już się tak rozpędzili, no to niech nam jeszcze pokażą, jak używali pokrowca na szybę, na kabinę. No a ten pokrowiec to jest rewelacja, już nam tyle razy uratował tyłek. Tutaj w Hiszpanii tak gorąco jest, ciężko znaleźć jakieś miejsca takie zacienione. A tak sobie to kładziemy na szybę i naprawdę fajnie nam się to sprawdzało. No i oczywiście nie możemy zapomnieć również o kratkach wentylacyjnych od polskiego producenta, których praktycznie używaliśmy non-stop w Hiszpanii. I bardzo polecamy. Wentylatory też super sprawa. Świeże powietrze do kabinki wpływa. Polski produkt. Wentylatorki te można kupić w ventforvan.pl. Fajny pokrowiec. Oddzielone dwie kieszenie. Elegancko. Rozmawiając o tych wszystkich rzeczach, nie możemy pominąć naszego zawieszenia, które sprawdziło się w 100%. Zostało ono zainstalowane przez firmę MTT System, a dokładnie przez Tomka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. A jak to zrobiliśmy, to tu się pokaże filmik. Tak, do poziomowania vana głównie używaliśmy najazdów, ale jeżeli chcieliśmy tak jeszcze dopracować do perfekcji, no to właśnie tym pneumatycznym zawieszeniem można było sobie też wyregulować. Tak, i niekiedy naprawdę niewielka różnica w poziomie wpływała kolosalnie na spływanie wody pod prysznicem. Dzięki tym poduszkom no, woda nie leciała nam pod toaletę, a sobie spokojnie spływała do naszego odpływu. Druga super rzecz związana z zawieszeniem to jest fakt, że auto prowadzi się na zakrętach rewelacyjnie. Mimo tej wagi, która na pewno była zbliżona do 3,5 tony, na zakrętach, w krętych drogach płynęliśmy. Nie, naprawdę, teraz już tak serio mówię, naprawdę ja byłem pod wrażeniem, bo pamiętam dokładnie, jak auto się zachowywało bez poduszek, jak się przechylało, jak pływało po ulicy w różne strony. Także w 100% możemy to polecić na pewno. Świetnie nam się sprawdziły również opony. Są to Michelin Agilis Cross Climate i mogę Wam w 100% je polecić, naprawdę. Ja mogę to potwierdzić, bo wcześniej jak w Anglii jeździliśmy jeszcze na tych starych oponach, no to ślizgaliśmy się na zwykłej trawie czasami. I jak jechaliśmy do Hiszpanii, to nie myślałam, że będziemy wjeżdżali w takie dzikie miejscówki. Jak jechaliśmy w tą pierwszą, to się naprawdę bałam, że się zakopiemy, że nie wyjedziemy i tak dalej. A Paweł mówi, nie, spoko, wszystko będzie dobrze. No i rzeczywiście, na tych oponach po prostu nasz ciapek śmiga jak jakaś terenówa. No naprawdę. Jeżeli chodzi o ścieralność, no to nie wiem, może taki jeden schodek, bo tam jest taki miernik na nich, że można zobaczyć, kiedy się opona zużyje, że już ją trzeba wymienić. To taki jeden schodeczek się tylko wytarł, a przejechaliśmy ile kilometrów, to już zaraz się dowiecie. No są teraz bardzo brudne, ale po tym angielskim błotku. No właśnie, chociaż nawet dzisiaj tutaj jechaliśmy po tej polnej drodze i żeby tutaj dojechać, to jechaliśmy przez takie błota, ale nic się nie stało, nawet raz koło nie zaboksowało. A jak już jestem na zewnątrz, to chciałem podziękować Grześkowi, który ma firmę Greg's Detailing. Tknął w naszego ciapka i jego lakier Nowe Życie. Jak pamiętacie, po Hiszpanii lakier był bardzo wypłowiały, a teraz znowu lśni niebieskim kolorem granatowym. Jak wiecie, chłopaki mają problemy z kolorami, ale dzięki Grzechu za ponownie super robotę. Kolejne takie niezbędne rzeczy to są pokrowce, które już tam wcześniej też Wam prezentowaliśmy. Bardzo one się przydały do utrzymania porządku w szafie, bo no wiadomo, szafa jest wąska, a głęboka, więc ciężko by było takie jakieś drobne rzeczy jak t-shirty wyciągać, żeby nie porozwalać tych, które tam gdzieś zostają. Tak, a mi się podobało w tych pokrowcach to, że wyciągałem sobie wszystkie koszulki i mogłem wyjąć tą, którą chcę akurat używać, a nie robiłem bałaganu w szafie. Tak. Czasami wiecie, jak się wyciąga koszulkę spod spodu i na górze są cztery inne, a akurat tą się chce użyć, no to się robi bałagan. A tak to wszystko było tutaj fajnie poukładane. Ja je bardzo polubiłem. Ja też je bardzo polubiłem. Ty też się bardzo polubiłeś. Okay. Polubiłam, tak. Są w małych takich rozmiarach, albo są też właśnie takie większe. Można też suwakiem je sobie ścisnąć, że zajmują ubrania mniej miejsca. No po prostu to jest rewelacja, naprawdę to polecam. No dziękujemy Monik za tą obszerną relację na temat pokrowców. Polubiłem i polecam. Ja też polubiłem i polecam. Jak już jesteśmy przy takich domowych rzeczach, to też bardzo polecam taką właśnie dużą patelnię garnek. Bardzo się ona sprawdziła. Mogliśmy robić sobie właśnie takie dania jednogarnkowe, które nam starczały na 2 dni. No, aczkolwiek super, też się naprawdę przydała, jak chcieliśmy coś ugotować na większą liczbę osób, bo tak się też zdarzało. Też się zdarzało, tak. Nie, no to jest super, naprawdę rewelacja. I kolejną rzeczą w kuchni jest piekarnik, który też jest rewelacyjny podczas podróży. Szybko można coś upiec, łatwo przyrządzić, no po prostu... No nie, ułatwia po prostu no, w niektórych momentach zrobienie obiadu. Jeżeli mamy mało czasu, możemy sobie szybko kupić gdzieś pizzę. Wsadzamy, chwila, moment i mamy. Tak, jeżeli lodówka, to tylko z zamrażarką, bo w tych upałach po prostu gdybyśmy nie mieli lodu, no to byłoby bardzo ciężko, no bo w lodówce mieści się mało rzeczy i ciężko jest schłodzić napoje, czy nawet wodę, czy cokolwiek, a jednak lód można sobie kupić w markecie za jakieś tam grosze, nie wiem, chyba 90 centów 90 za taką wielką centów, tak, torbę. No i po prostu trzymać sobie, akurat mieści się tak na styk ta torba w naszej zamrażarce. Także to jest taka podstawa naszym zdaniem, jeżeli ktoś się wybiera w ciepłe kierunki. Fajnie nam się sprawdziła również myjka na rowery. Znaczy roweru, powiem wam szczerze, swojego i Moniki nie umyłem ani razu. Tak, ale służyła nam jako zbiornik taki dodatkowy na wodę, bo ona ma chyba 15 litrów. Tak. I zawsze jak uzupełnialiśmy wodę w naszym głównym zbiorniku, wodę w zbiorniku z tą wodą pitną, to jeszcze wlewaliśmy sobie w tą myjkę i później mogliśmy jeszcze sobie do tego głównego zbiornika dolać, albo używaliśmy jej też jako prysznica zewnętrznego. Tak, parę razy nam się zdarzyło, że w bardzo takim odludnym miejscu, przy wysokiej temperaturze mogliśmy się umyć na zewnątrz i było to naprawdę cudowne doznanie i wspaniałe uczucie. Polecam. Kąpielnego lasa w lesie. No, nie chciałem tak tego powiedzieć, ale jak już tak powiedziałaś, no to tak. Polecam. A pamiętacie te upalne temperatury w okolicach Taryfy na południu Hiszpanii? No po prostu nie wyobrażam sobie nie mieć klimatyzacji w kabinie i jeździć w ten skwar po prostu bez klimatyzacji. To by był koszmar po prostu. To była katorga. Trzeba by było czekać do wieczora i po prostu pokonywać różne tam odległości po prostu w nocy, no bo w dzień to masakra. Dokładnie, także długo nam się zeszło, żeby w ogóle znaleźć vana, który ma klimatyzację, bo w Anglii nie jest ich bardzo dużo, takich egzemplarzy, ale uważam, że było warto i no my przemieszczaliśmy się sporo, bo była to taka podróż objazdowa, nie siedzieliśmy dłużej niż 2-3 dni w jednym miejscu, więc no byliśmy w ciągłej podróży i ta klimatyzacja naprawdę była potrzebna. Podczas naszej podróży przychodziły również takie momenty, że stwierdziliśmy, że czegoś nam brakuje i może teraz o tym wam trochę powiemy. Tak, na pewno była to klimatyzacja tutaj w tej powierzchni mieszkalnej. Tak. Tego na pewno nam brakowało, no ale jest to luksus taki nie na naszą kieszeń, że tak powiem. No i oprócz takich tych strasznie wysokich temperatur, powyżej już prawie no, dochodzących do 40 stopni, no to pomijając już te temperatury, to da się wytrzymać i jakoś można by z tego przeżyć, no aczkolwiek by się przydała, no ale tak jak mówię, to już jest taki luksus. Brakowało nam również schowków, takich małych schowków, nie tyle powierzchni takiej do przechowywania, bo ogólnie wszystko mamy tak rozmieszczone, że wystarcza nam miejsca, ale na przykład nie miałam gdzie trzymać swoich różnych notatek, notatników, kalendarzy. Jak wiecie, no, robiłam dużo notatek z podróży, które teraz mi się przydają w pisaniu e-booka, więc ciągle gdzieś te papiery mi spadały, wypadały, fruwały. Jak również i książki też nie za bardzo się trzymają, no bo tak jak wiecie, nie wiem, mamy tutaj ułożone na półeczce i jeżeli one są ściśnięte, no to wtedy się trzymają, jeżeli już gdzieś jedna jest wyjęta i leży gdzie indziej, no to te już po prostu też wypadają podczas podróży. Tak. Brakowało nam schowków między innymi również nad łóżkiem, żeby można było po prostu leżąc odłożyć sobie, nie wiem, telefon, czy butelkę wody, czy książkę, którą akurat czytamy. Zawsze trzeba było wstawać, także no na pewno to zrobimy i na pewno zrobimy o tym odcinek również. Tak, to są takie małe drobiazgi. Myślę, że to są takie po prostu, nie, może nie błędy przy budowie, a takie rzeczy, które wychodzą podczas podróży i które chcemy sobie teraz wszystko po prostu w banie zrobić, więc no tak jak Paweł mówi, na pewno zrobimy o tym odcinek, o jakichś takich ulepszeniach, co tutaj jeszcze sobie wymyśliliśmy, także... Ja już się nie mogę doczekać, wrócić do jakichś tam... do budowy, stęskniłeś się. Budowlanki kamperowej. No i z rzeczy, które po prostu kompletnie nam się nie przydały, to jest mąka. Luksusowa mąka mazowiecka. Nie jest to taka zwykła mąka. Bardzo długo podróżowała. Musiała przejechać długą podróż z Polski do Anglii, gdzie ją zakupiłam. Później przejechała z nami przez Francję, Andorrę, aż do Hiszpanii, gdzie Paweł miał smażyć naleśniki z tej mąki na śniadanko, ale nigdy tego nie zrobił. Także mąka przyjechała z powrotem przez Francję do Anglii. Tak, nie chowaj się tam za mnie, ale mu nie podaruję. Także bądźcie z nami, bo na najbliższy wyjazd, jaki pojedziemy, to zabieram tą mąkę ze sobą. Która znowu przejedzie kilkaset kilometrów. Nie, chciałem powiedzieć, że znowu przejedzie kilkaset kilometrów, żeby się tam robiła i już nie wróci. Chciałam powiedzieć, że mąka ma datę ważności do 22 listopada 2022 roku. Jeszcze parę miesięcy. Także jeszcze masz chwilkę. No. To tyle. Przepraszam. Z rzeczy nieprzydatnych. Mogłabym jeszcze powiedzieć o moich butach do biegania, które biegały tylko raz. No ale to już inny temat po prostu. Tak. No dobra, no to by było tyle z tych wszystkich rzeczy. Przejdziemy teraz do kosztów. I mówiąc o tych kosztach, nie braliśmy pod uwagę kosztów tak zwanych stałych, czyli jakieś indywidualne ubezpieczenia, jakieś ubezpieczenie samochodu, czy jakieś dodatkowe koszty, jakie kto tam gdzieś posiada w swoim domu, życiu i tak dalej. Nie braliśmy tego pod uwagę ze względu na to, że no, to jest taki indywidualny koszt i nieważne w jaką podróż będziemy jechali, no to po prostu zależy jakie mamy osobiste preferencje, więc po prostu tego nie braliśmy pod uwagę. Tak, każdy podchodzi do tego indywidualnie, dokładnie. No więc zaczniemy od kosztu, który spędza sen z powiek wszystkich ludzi w ostatnich miesiącach, czyli od paliwa. Może tak. Paweł o tym tam coś powie. No co ja mogę powiedzieć? Podczas naszej podróży przejechaliśmy 7200 km i wydaliśmy na paliwo 1302 euro. Średnie spalanie naszego auta to było takie, że na autostradach czasami potrafiłem wykręcić 8,5 litra na 100 km, natomiast w górach i w ciężkim terenie, wiecie, 1, 2, maksymalnie 3, no to auto spaliło 10,5 litra. Jestem bardzo zadowolony z tego rezultatu, tak czy siak. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda u Was, jeżeli macie camperwany. Kolejne jest jedzenie, czy też ogólnie pojęte zakupy w marketach. Oprócz jedzenia jakaś tam drobna chemia, kosmetyki. Wydaliśmy na to 1526 euro. No cóż, ceny idą w górę wszędzie, w Hiszpanii również wszystko podrożało. Polecamy Lidla, bo są to dla nas super delikatesy w Hiszpanii. Wszystko tak, tam bardzo dobrze zaopatrzone, cudowne półki z owocami morza, z serami, no naprawdę wypasione w 100%. Tak, jest to chyba najlepszy Lidl, jaki ze wszystkich krajów, gdzie odwiedziliśmy. Tak, i na południu ten Lidl jest tak naprawdę fajnie zaopatrzony, bo na północy, jak jechaliśmy w Aragonii, to już było troszeczkę gorzej. Już tak mniej. I owoce też były inne trochę. Tak, a tam na południu lokalne produkty naprawdę, naprawdę polecamy. Restauracje i bary 649 euro. Sporo. Sporo, aczkolwiek w Hiszpanii można zjeść tanio. Popularne są oczywiście tapasy, o których pewnie słyszeliście, czyli to są takie małe porcje jedzenia, czasami one są darmowe przy zakupie jakiegoś tam drinka czy napoju. Tak, no tyle wydaliśmy. Kilka razy nam się zdarzyło być na takim droższym obiedzie, ale uważam to za nieodzowne, jeżeli się chce poznać kulturę, to trzeba też poznać i kuchnię danego kraju. Więc smaki, dokładnie. Smaki są bardzo ważne, więc no trochę sobie używaliśmy. Tak jest. Pierdoły. Nazwałam to pierdoły. co w tą kategorię wchodzi. To są jakieś rzeczy, nie wiem, no jakieś na przykład okulary, bo Paweł zgubił okulary 2 razy. 2 pary. 2 pary, więc tak, jakieś tam drobne ubrania, jakieś klapki, jakieś tam... Tam koszulka, jakaś tam spódniczka, coś tam, no wiadomo, jest się w takim miejscu i idzie się po mieście, czasami coś się w oczy zrzuci, ale tu już myślimy o naszej następnej podróży, także... Czy w Anglii, czy tak, jakieś czy w drobne prezenty. Pozwoliliśmy na jakiś taki zakup. No. Tak, wydaliśmy na to 358 euro. To sporo jak na pierdoły, aczkolwiek jest to koszt, który można wykluczyć. Wykluczyć w następnej podróży, dokładnie. Bo to też właśnie, takie też wnioski wyciągaliśmy, na czym można by było jeszcze bardziej zaoszczędzić i właśnie z pewnych rzeczy można zrezygnować. No i kolejną kategorią w kosztach są atrakcje. No na to jakoś tak sobie też nie żałowaliśmy, ponieważ no mniej więcej sobie zaplanowaliśmy, co chcielibyśmy zobaczyć w danym regionie Hiszpanii. No i w sumie udało nam się to zrealizować. Wydaliśmy na to wszystko 247 euro. No to tutaj wchodzą w tą kategorię wszystkie bilety wstępu, wszystkie jakieś atrakcje, które mieliśmy podczas naszej podróży, tak. Aczkolwiek dużo atrakcji w Hiszpanii jest bezpłatnych, także no, nie za wszystko trzeba płacić, więc no, mi się wydaje, że 247 euro to jest taki dosyć niski koszt, porównując do tego, ile rzeczy byliśmy tam w stanie zobaczyć. Przed wyjazdem ciekawiło mnie, ile wydamy pieniędzy na gaz i na ile ten gaz nam będzie starczał, bo nigdy nie byliśmy tak długo. Okazało się, że na gaz wydaliśmy tylko 12 euro. Jeszcze do tej pory go mamy. Jeszcze teraz możemy go używać dokładnie, także nie wiem, kiedy on się skończy, ale obiecałem sobie, że opróżnię butlę do zera i po prostu chcę zobaczyć, na ile nam to starcza. No. Myślę, że też zasługą tego było, że wodę grzeliśmy głównie prądem, który mamy oczywiście za darmo, więc cena gazu jest po prostu bardzo niska i uważam, że opłaca się zamontować ten zbiornik właśnie na gaz LPG. Można tankować na wszystkich stacjach LPG i ten koszt jest bardzo niski w porównaniu z napełnianiem lub wymienianiem takich butli przenośnych. Na kempingi wydaliśmy 0 euro. Tak, nie byliśmy nigdy na żadnym kempingu. Byliśmy na jednym kempingu zrobić serwis i to był jedyny serwis, za który zapłaciliśmy 6 euro. Było to w parku Cabo de Gata Níjar i był tam taki troszeczkę problem z wodą, więc no, nie było miejsca, żeby gdzieś zrobić serwis i zrobiliśmy tam serwis płatny. Ale to było jedyne miejsce, w innych jakoś sobie radziliśmy bez problemu. Hiszpania ma mnóstwo serwisów darmowych, także tutaj wydaje mi się, że nikt nie będzie miał żadnych problemów podczas podróżowania kamperem po Hiszpanii. Parkingi. No jak wiecie, byliśmy tam w różnych, zwiedzaliśmy różne atrakcje, bywaliśmy w miastach. No i w sumie na parkingi wydaliśmy 12 euro, czyli konkretnie był to jeden parking w Andorze, która jest... Tutaj się pojawi filmik. Która jest bardzo malutka i no, tam nie było możliwości, żeby zaparkować inaczej, ale był to parking z serwisem dla kamperów i zrobiliśmy tam od razu serwis, więc... W cenie parkingu był wliczony serwis w sumie, także no, nie wyszło to źle, no bo i tak mieliśmy zrobić. Dokładnie, podczas całego wyjazdu 12 euro, myślę, że to jest naprawdę minimalna kwota. Internet. Pewnie wielu z Was ciekawi, jak to jest z internetem w Hiszpanii. Z zasięgiem bywa różnie. Ogólnie taki jest niestabilny, często po prostu pojawia się i znika, aczkolwiek nie jest bardzo drogi. Na internet wydaliśmy 75 euro. Używaliśmy internetu Lyca Mobile. To nie jest sieć, to jest po prostu taka firma, która korzysta z różnych sieci i w zależności od miejsca, w którym byliśmy, raz na przykład łapało nam Orange, raz jakąś tam Movistar, powiedzmy, sieć, czy... Tak, tak. W zależności sieci, od miejsca, więc myślę, że to troszeczkę pomagało z zasięgiem. Po zakupie, rejestracji, aktywacji tej karty, której dokonał sprzedawca w małym takim sklepiku, musieliśmy sobie wybrać pakiet, zadzwoniliśmy tam, zrobiliśmy sobie takie stałe zlecenie 20 czy 15, nie, 15 euro. Nie, 20 zmieniliśmy na 20, mieliśmy za 20 euro 100 gigabajtów internetu. Fajne jest to, że jak się dzwoni tutaj na infolinię, to można poprosić kogoś, kto rozmawia po angielsku i to nam bardzo ułatwiło załatwienie właśnie tego automatycznego pobierania pieniędzy z konta i później po prostu jeden telefon na koniec naszej podróży i Anulowaliśmy całą subskrypcję i tak, tyle. A zrobiliśmy to dlatego, że po prostu musielibyśmy przy każdym doładowaniu robić to, każde doładowanie robić manualnie i za każdym razem wybierać ten pakiet tak. Bo inaczej no to za internet byłoby to liczone no tyle, ile jest za 1 MB. Stawka za 1 MB, więc to by się kompletnie nie opłacało. Więc zrobiliśmy to stałe zlecenie, nie mamy żadnych przykrych doświadczeń z tym, także możemy polecić. Jestem bardzo zadowolony. Tak, no a żeby ten internet odbierać, no to wiadomo, potrzebny jest router i tutaj używaliśmy routera takiego malutkiego Huawei E7755 i powiem Wam szczerze, że sprawdził się w 100%. Wiadomo, że jak byliśmy w takich, nie wiem, mówiąc brzydko, zadupiach, no to... No nie zadupiach, bo czasami byliśmy na przykład w Saragosie i próbowaliśmy uploadować film i nie działał, a byliśmy po prostu w mieście, no może tak na obrzeżach miasta. No Saragossa to był taki wyjątek w sumie, nie? Tak, bardzo nas to zaskoczyło, że tam nam kompletnie prawie nie działa internet. No ale położyliśmy router na dachu i poszło. I poszło. Film był na czas. No i za naprawę naszego auta zapłaciliśmy 180 euro, ale tu muszę powiedzieć, że z serwisu byliśmy bardzo zadowoleni, bo odbyło się to w przeciągu 3 godzin i naprawdę warto było. Tak, więc no to było tylko tyle z takich nieprzewidzianych kosztów, aczkolwiek zawsze trzeba mieć jakąś rezerwę na takie właśnie koszty, bo wszystko może w podróży się zdarzyć. No dokładnie, równie dobrze mogłoby się coś bardziej poważnego stać, także warto mieć tam odłożone jakieś zaskórniaki. No. W sumie na wszystko wydaliśmy 4367 euro, co miesięcznie daje nam 1456 euro. Było warto? Oczywiście. Wydałbym to jeszcze raz, jakbym miał, ale niestety znowu trzeba popracować trochę. Dobrze, także tyle by było o kosztach. No i wracając do tego, co zapowiadaliśmy na początku, czyli do konkursu. Mamy dla Was taką mini zagadkę. Ale poczekaj, pokaż, co jest do wygrania może. A, co jest do wygrania? Do wygrania jest taka nasza ostatnia kartka, która przedstawia całą mapę Andaluzji. Jest ona bardzo... była z nami ona od początku naszego wyjazdu. Znaczy od początku naszego wjazdu do Andaluzji, więc tak. Przejechała całą Andaluzję i oczywiście resztę już Hiszpanii. Mieliśmy zostawić ją sobie na pamiątkę, ale uznaliśmy, że będzie ona nagrodą właśnie w tym konkursie, plus oczywiście nasze lepeczki. Także zapraszamy do udziału w konkursie, a zagadka będzie taka. Odnośnie atrakcji, które odwiedzaliśmy, wymienię, że była to jaskinia Gouffre de Padirac, Castel Santa Barbara w Alicante, Huerto del Cura w Elche, ten ogród palmowy, katamaran w Kartagenie, taki rejs katamaranem, kompleks zamkowy Alhambra, pokaz flamenco w Granadzie, Oasis Hollywood, czyli to miasteczko takie, gdzie były kręcone westerny i Caminito del Rey, czyli ścieżka króla, którą przeszliśmy. Te wszystkie atrakcje będą jeszcze w opisie filmu i po prostu dajcie znać w komentarzach, która z tych atrakcji według Was była najdroższa. No i z osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, wylosujemy zwycięzcę tej skromnej nagrody, ale od serca. Tak jest. No i to by było na tyle w kwestii właśnie takich technicznych rzeczy. Oczywiście bardzo Was zapraszamy za tydzień na live'a. A tematem tego live'a będzie coś, do czego zainspirowała nas Patrycja M. w swoim komentarzu. Dzięki wielkie. I tu może Monika przeczyta te pytania. Co dała Wam ta podróż? Jak Was zmieniła? Wasz związek i Was osobno? Czy taki slow life to coś, co daje wolność? I czy można tak żyć na dłuższą metę? Czego Was nauczyło życie w camperwanie? Kiedy planujecie następną podróż? Także na te wszystkie pytania chcielibyśmy odpowiedzieć, a także o naszych właśnie przyszłych planach, kiedy, gdzie, co i jak. Także nie możemy się doczekać, kiedy się z Wami zobaczymy. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach albo będziecie mogli je zadać na live'ie, także chętnie na nie odpowiemy. No i co, dzisiaj już będziemy się żegnać. Nowych widzów zapraszamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie, jakiegoś lajka, komentarz. Nie zapomnijcie o konkursie. Podpowiedzi możecie znaleźć w naszych poprzednich filmach, bo tam wszędzie podajemy ceny różnych tych atrakcji, które odwiedzaliśmy. Także jeżeli ktoś nie zapamiętał, to może tam wrócić. No i do zobaczenia za tydzień. Na żywo. Trzymajcie się. Hej!